przyjęcie, mające na celu stworzenie centra szkoleniowego na wojsku. Egzemplarzu śmigłowca. Takie dwa małe skrzydełka po dwóch stronach paliuba w bojowej wersji tego śmigłowca. Tutaj właśnie podniesiono uzbrojenie, plus jeszcze pod przednią kabiną było trzylufowe działko. To co Państwo widzieli, to było kołowanie. No i teraz pomyślą sobie Państwo, ale zaraz, przecież kołowanie to jest ruch statku powietrznego po ziemi. W przypadku tego śmigłowca nie dałoby się tego zrobić, ponieważ on ma podwozie płozowe. Tak więc to jest to, co nazywamy kołowanie pod lotem. Śmigło jest unosi środowisko na ziemię i dokładnie nad drogą kołowania przemieszcza się na próg pasa startowego. Cały czas trwa komunikacja pomiędzy pilotem śmigłowca a wieżą. Już za chwilę Kobra pokaże dynamiczny dla Państwa. Za sterami Siegfried Schwarz, znany jako Blackie.